Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Jakiś czas temu ktoś tam pisał komentarz, kurczę, że postawił Linuxa i mu komputer padł, tak? Linux rozwala komputery? Mógłbym powiedzieć dzisiaj to samo, bo postawiłem Fedorę do testów i szlak mi trafił dysk PNY 240G SSD. Więc Linux rozwala komputery, uważajcie bardzo. No ja w kompie testowym właśnie się dysko pozbyłem, no cóż, no takie uroki prowadzenia kanału i testowania distro w kółko, tak. W każdym razie dzisiaj inny temat mam dla Was, mianowicie słuchajcie Fedora 40, dlatego ta koszulka na mnie jest i do kompletu zobaczycie sobie, jak chodzi na tym Cosmic Epoch, czyli... Najnowszy Pulpit Cosmic OS System 76 na Fedorce do kompletu. Oczywiście od razu przeznam to jest wersja alfa, to jest wersja pre-alfa albo testowa całkowicie. Więc jak to postawicie razem, mając gnoma, to życzę powodzenia. Róbcie to na komputerze testowym albo na maszynach wirtualnych. Przy okazji zapraszam na Elecrow, tam mają taką fajną inicjatywę. Można sobie różne projekty robić, wspomagać społeczność itd. itd. Jak najbardziej go co zapraszam. Zapraszam też pod film ten, gdzie znajduje się link afiliacyjny, aby ktoś chciał kupić tego laptopa, fajnego, którego ostatnio pokazałem znaczy na laptopa. Stację dokującą, która wygląda jak laptop. Można na kickstarterze sobie Teges, jakby ktoś chciał wspomóc kanał, na przykład, bo zbieram na nowy dysk przy okazji, tak, A rąbiście to ten, to, to zapraszam do tych linków. No, a inicjatywa Elektro jest bardzo fajna. Nic nie kosztuje klikanie w linki, a może pomóc. Gorąco zapraszam na film. No i witam na starcie Fedorka 40. Ekran logowania. Słuchajcie, jeszcze tutaj nic nie ma. Przy Was to postawię. Tak, od razu mówię, tutaj stoję. Nvidia jako sprzęt. Dodatkowo jest tutaj temat taki, i że mam sterowniki nowo. Dlaczego? Bo nie jestem w stanie zainstalować zastrzeżonych. Ciągle mi błędy wyskakują, Czarne, znaczy czarny ekran przy kernelu 6.9 na 6.10 też, nie wiem, coś zbalone są sterowniki jeżeli chodzi o RPM Fusion i wiele takich postów można znaleźć na necie. Jak to w ogóle zainstalować tego kosmika? Przechodzimy sobie słuchajcie na stronkę Fedora Kopr, i tutaj mamy całą instrukcję instalacji tego, jak to mamy zrobić. Oczywiście, bez terminala się nie obejdzie, ale jak ktoś używa Fedory, to raczej jest obeznany z takimi rzeczami. Po pierwsze, proste rzeczy. Update systemu, oczywiście, są DNF update. No, i potem wpisujemy sobie po kolei Enable, yy, repozytorium Copr, Dokładnie chodzi tutaj o tego RIANA BX, tak? Całą tą linkę pierwszą. Potem drugą, czyli Install Cosmic Desktop. Ewentualnie, też ktoś używa Fedory, tak jak tutaj piszę Silverblue, Kinoite, czyli tych niezmiennych, to trzeba użyć czegoś takiego. Czegoś takiego to dla Fedory Kinoite, tych atomowych, tak zwanych, nie? No, i to jest de facto wszystko. To jest de facto wszystko, Widać 40, 41, 40, znaczy Roulahide, można sobie to zainstalować. Nie wiem, ja 39, nie mam pojęcia. Yy, mówiłem w intro, powiem jeszcze raz, Cosmic to jest Alfa, to jest Pre-Alfa nawet. Jeżeli postawicie to razem z Gnomem na głównym systemie, to już tego nie odinstalujecie, bo po prostu mogą wejść różnego rodzaju zależności między siebie. Pamiętajcie, Kosmic, ten Epoch, tak, epok, on nie jest, to nie jest gnom mimo wszystko, to jest napisane Wraście i tak dalej, ale zależności mogą się tutaj zrobić, więc uważajcie przy instalacji tego. No ja sobie tą instalację szybko teraz wykonam, no i widzimy się za momencik. Dobra, mamy instalację zrobioną. Mam nadzieję, że całą Wam tu pokazałem bez żadnego cięcia i tak dalej, i tak dalej. Reset kompa, reboot. No i widzimy się już ten. Nie będę Wam tutaj ogarniał tematu. Jestem po restarcie, Co robimy? Dajemy sobie tutaj. Dajemy sobie tutaj. Cosmic. Cosmic to jest tylko i wyłącznie Wayland z tego co pamiętam. Strawniki nowo. Bo tak jak mówię, mam tu mega bałagan, jeżeli chodzi o Nvidia. O, Czesio spadł. Znaczy, przeszedł. I co my tu słuchajcie mamy? No i tak to nam mniej więcej wygląda na start. Teoretycznie. Znaczy powinno być to trochę inaczej chyba wyglądać, no ale okej. Okay. Zobaczmy sobie tak, proszę bardzo. Tada, oczywiście wiadomo, tutaj boczne paski i tak dalej, tak dalej jak najbardziej są. Ja się tym bawiłem dzisiaj po południu, może nie dużo, ale trochę, trochę sobie tam grzebałem. Mam mniej więcej porównanie, jeżeli chodzi o, do tego, co było na PPS 2404 alfa, tak? I jest dość, że tak powiem, podobnie. Sprawa jest czasami taka, że tutaj po dłuższej pracy, ja zrobiłem aktualizację wszystkie i dalej, to przestał mi przestałem ten panel w ogóle działać. Zaczęło wszystko zamulać niesamowicie. Nie wiem, nie wiem, dlaczego to się stało, czy to wina Fedory, czy, czy samego desktopu, nie mam pojęcia. W każdym razie musiałem to wszystko przeinstalować, dlatego teraz widzieliście to całkowicie na żywo. Samego desktopu nie chcę opisywać od nowa już drugi raz, bo większość z Was to wszystko sobie ładnie oglądała, wiadomo o co chodzi, tutaj chodzi, nie? Jakie rzeczy można sobie tutaj teoretycznie robić. Bardziej chciałbym powiedzieć takie moje odczucia, jakie tutaj teoretycznie są, dajmy sobie Workspaces. No i powiem Wam, że spisuje się to w porządku, tak? Widać, że można sobie to poprzerzucać tutaj na różne rzeczy. Nie działa nam coś takiego, żeby od razu z paska tutaj przenieść na przykład. No ale to jest chyba normalne, nie? Trzeba najpierw apkę odpalić, dopiero potem można na jakiegoś workspace'a to wrzucić. Dajmy sobie, nie wiem, sklep, Dajmy sobie tutaj sklep. On czasami lubi strasznie przyciąć. Nie mam, nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. A czasami chodzi tak jak teraz. Czyli chodzi perfekcyjnie. Autentycznie chodzi perfekt po prostu, nie? Tu jeszcze pewnie jakieś animacje doodą cudawianki i tak dalej i tak dalej. Tapetki. Weźmy sobie, wrzućmy jakąś tapetkę. Gdzie tu jest? Cosmic, Files, Cosmic Settings. Ustawienia wszystko już omawiałem wcześniej. No i teraz nieby to, to... No właśnie się przerzuca tutaj dopiero, dobra. Teraz tak, tapeta do pasu i weźmy, wrzućmy standardową fedorkę, nie sobie będzie. Może to jest normalne, że po prostu nie ładuje się tu żadna, żadna tapeta na starcie, nie? Więc ten, rozdzielczości, wszystko jest ładnie wykrywane, jeżeli chodzi o te rzeczy. Dźwięk jak najbardziej, wszystko nam tutaj bez problemu pracuje. Więc z tego jestem de facto zadowolony. Tak jak mówię, zdziwiło mnie to, że czasami, znaczy czasami, to po jakimś czasie strasznie rzędzi i w ogóle klikasz na tutaj, dopiero po, nie wiem, po dwóch, trzech minutach dany program się tutaj odpala. To, to jest coś nie teges. No, standard Firefoxa, tak, dlatego bardzo nie trawię Firefoxa za to, bo on ma. No, stop, w kółko przewala takie błędy tutaj, niestety. No, ale to już jest Firefox, nie wina żadnego tego. Y Aqua, G y Jak to było? Aqua Web WebGL sobie sprawdzimy. Y tak jak mówiłem, tutaj mamy oczywiście NUVO. No i chodzi to elegancko. Y raz mi się udało, powiem tak, raz udało mi się zainstalować testy NVIDIA, ruszyły o dziwo. Zainstalowałem z Steam się zainstalował, Heroic się zainstalował. Yy, odpalałem Kolata, Odpalił się na malutkim tak, takim gdzieś, ja wiem, oknie gdzieś powiedzmy takim, nie? Coś takiego. Jak kliknąłem na okno, puch, koniec, czarny ekran, i to by był na tyle. Ale się ogólnie uruchomił, tak? Intro co całe ruszyło, i tak dalej, i tak dalej. Jak sprawdzałem, sprawdzałem to na się, to tam nic w ogóle nie chodziło, więc tu jest deko lepiej. Ale w sumie, aby nie było, to minęły ze 2-3, ponad dwa tygodnie już chyba, nie? od tego co ja testowałem wtedy, więc spoko. No tutaj tryb pełnoekranowy działa, no ale to nie jest taki pełny ekran, chyba jako taki, nie. Sprawdzałem tutaj również, bo udało mi się, taka powiedziałem, udało mi się to odpalić. Aha, kurde, straciłem wszystkie te screenshoty i tak dalej, tak dalej. Słuchajcie, odpaliłem superposition, ten Uni Giant Superposition. Wyszło 11535, chyba coś takiego. I oczywiście nie wykryło tam wiramu karty, i tak dalej, i tak dalej, standardowo, ale sam benchmark przeszedł. Ja Mam taką tutaj portable kamerkę, jakąś nie wiem, co to jest, kurde. Od parę lat temu od widza dostałem kreatywa. Podziękował ci, widzu, bo, bo wiele na tej kamerce się nagrało filmów. Wiele, wiele. Kamera wpięta. Uwaga, kamera, kamerka jest wpięta. E, zobaczymy, co nam się tu odpali. Okej. Okay. Fajnie się na tym pracuje. Kurde, mimo że to bardzo, bardzo gnoma przypomina. To jest naprawdę w porządku. I teraz decyzja. Te, decydujący test. Działa. Dzień dobry. Działa. Dzień dobry działa. No, jak coś... No, macie piękne widoki, kurde po prostu, no. W każdym razie temat działa. Jak pamiętacie ostatnio, na, na czym ja testowałem? Kurde, jakieś distro, to tam były mega, mega problemy. A tu, o dziwo, to bez problemu nam ładnie sobie temat chodzi. Ja wiem, tamto dziwne było na Gnomie, nie pamiętam na czym to testowałem, ale, ale tak jest. A tu wersja alfa i elegancką nam pracuje. No oczywiście tiling, możemy się tym bez problemu ładnie pobawić z skrótami klawiszowymi. To jest bardzo przydatna rzecz. Wiadomo, że tiling to, to, to tak jest. Nie dla wszystkich, ale, ale ma to autentycznie ma to ręce i nogi. Naprawdę się fajnie na tym pracuje. Popatrzcie, mogę sobie pulpity poprzewijać, skuty klawiszowe. Czyli Shift, y, shift Super i klawisze góra dół, nie? Takie efekty są. Spokojnie, jak to ekipa dopracuje, to naprawdę będzie bardzo, bardzo, że tak powiem, przyjemnie. Zwiesić mi się, tak jak powiedziałem, do już mówiłem o tym, że się to zdarzyło. Tu jestem trochę zdziwiony, bo ja O, zaczyna przecinać, ale może to nuwo, no bo nuwo to wiadomo, co to nouveau, tak te gestie. Rygel, pierwszy raz chyba ten program widzę, nie widziałem go wcześniej, przez jakieś DLNa, no, można sobie ustawić. I tak dalej, i tak dalej. Nie, nie mam pojęcia, co to jest za cudo. No okej, okay, nie sobie działa, albo sobie nie działa teoretycznie w tle. I co? Słuchajcie, nie wiem, nie mówiłem, że to będzie krótki film, ale to będzie krótki film, bo chciałem wam pokazać, jak to zainstalować, że to sobie ładnie pracuje tutaj, nawet nie? Ciekaw jestem, aby to wyglądało na. Znaczy, ciągle powtarzam, że jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało za parę miesięcy, jak oni to już ogarną, dopracują i tak dalej, bo naprawdę potencjał tu się szykuje i to zarąbisty, nie? Zajawka, zajawka że tak powiem, konkretna. Dużo, właśnie jak powiedzieli deweloperzy z System76 to ten pulpit będzie rozpowszechniony wszędzie. Można go w kosmiku też zainstalować. Nie znowu, w jakim kosmiku, przepraszam. W CacheOS. CacheOS jak najbardziej dostało parę dni temu aktualizację, albo nawet tydzień temu. Gdzie ten pulpit także jest już dostępny, więc tam macie nie dość, że 560 560, to jeszcze możecie sobie również tego yy, postawić. Nie? nie wiem jak w pewnie już jest, bo jeżeli ci to wylądowało nawet tu w Fedorze, to jest gitara. Jeszcze możemy jeden test zrobić, zainstaluję 0AD. O, bo na 0AD powinno ładnie chodzić na nowo. Zaraz wracam. W tym czasie jeszcze ogarniemy sobie Bluetooth. Eee, zobaczmy na Bluetooth, wyłącz, włącz Bluetooth i widzi coś. Teoretycznie mi się dongle włączył, ale nic nie wykrywa. Może trzeba to jakoś ustawić, kurde. Wejdźmy do ustawień. No. To mnie trochę denerwuje, że kurde, zjeżdżasz tu, to ten, ale dobra. Ja wiem, tu, to ten, no dobra, nie. Ale. Okej. Okay. Zasilanie. A tu nie ma, nie ma ustawienia Bluetooth, urządzenia wprowadzania danych. Tutaj nic nie ma innego. A zobaczmy sobie, w takim razie, nie to. Muszę to po, po, sobie muszę, muszę poprzestawiać, ewentualnie, nie. Rzeczy systemowe, boxes, profile. Yy, screenshot. Co do screenshota działa? Screenshot jak najbardziej nam tutaj działa, bo screenshot jest zrobiony. Zobaczmy ten screenshot. Eee, oprogramowanie zainstalowane. No dobra. No jest screenshot zrobione, jest elegancko, bo próbowałem jakiegoś innego screenshota zrobić i ni hu ni-hu-hu. Ni hu hu. A tutaj elegancko na Waylandzie to zagadało. Aha, ważna sprawa, Aldef 4, nie działają skróty klawiszowe. Ale to chyba jest zasługa Waylanda, nie wiem, coś jest tu jeszcze nieogarnięte do kompletu. W każdym razie Aldef 4 nam nie działa, już mówiłem o tym jakiś czas temu, nie? Że jest problem, no, no i mamy problem, no ale dobra. To się instaluje, tak się zainstaluje. To się widzimy, dobra. Teoretycznie się zainstalowało. Przeglądarka zamknięta. No to odpalamy. Dźwięku nie będę włączał. E, chodzi. Nawet nie miga. Kurde, pamiętacie tutaj? Odpaliłem jakąś. jak Co to była za gierka? Nie pamiętam. Znaczy, nie gierka, tylko jakieś inne, inne distro. I tutaj wszystko migało na nowo. A w tej chwili jest OK. Dobra, standard. Zobaczymy, jak to się będzie spisywało. No i, no i jest OK. Jest, ok. Chyba na Gnomie to migało. Już nie pamiętam co to było. Dobra, spróbujemy sobie z Shiftem się chyba obracało. Tak, z Shiftem. Bardzo ładnie to pracuje, to trzeba przyznać. Spoko. Kurde, może kiedyś sobie pociupię bardziej tą gierkę, bo takie. Stary, dobry Age of Empires, nie? Naprawdę stary, dobry Age of Empires, kurde. Kiedy to było? Kiedy to było, że się ogarniało takie rzeczy, nie? Bardzo, bardzo dawno temu. Ok. Nie yeah, no, tu jest spoko, jest ok. Czyli teoretycznie, full screen działa, czyli może te stare NVIDIA są skopane, bo to są jakieś 550 5802. gdzieś tam właśnie czytałem na tym, na dev dla deweloperów Nvidia Forum, coś takiego że ludzie tam od cholery problemów z tym zgłaszają. Te sterowniki są straszne, można powiedzieć. Po Zero ID, po graniu, po ogarnianiu i tak dalej, i tak dalej. Ja by coś chciał zobaczyć, jakie to ma możliwości, jak sobie na tym pracować, jak to można fajnie poustawiać. Zapraszam do mojego filmu, który był chyba w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu. Chodzi oczywiście o Popo S Cosmic 2000... Popo jest 2404 alfa chyba to się nazywało. Toś takiego jest ten filmik na kanale dostępny. To tam możecie sobie temat ładnie, że tak powiem, ogarnąć i tam bliżej to wszystko pokazuje jak te wszystkie okienka się fajnie ogarnia, jak się grupuje i tak dalej, tak dalej. Więc tego rodzaju rzeczy zapraszam tam. Dobra, kończymy. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Może to jest złapie zajawkę na to, tylko pamiętajcie, jak już pomieszacie jeden bupiec z drugim, to prawdopodobnie kosmika już nie odinstalujecie albo rozwalicie sobie system. Trzeba brać to pod uwagę i najlepiej testować na osobnym po prostu systemie, nie? Albo na maszynce ewentualnie wirtualnej. Tyle. Dzięki za każde wsparcie, za oglądanie, łapkowanie. No i tyle. No zawsze będę tutaj produkował za dużo. Trzymajcie się do następnego filmu. Papa, pa, cześć.